Co było, co jest i co będzie. Zobaczmy sobie dzisiaj, kochani, w kartach Tarota. A mam tutaj złotego Tarota polskiego. Taką przepiękną, rzeczywiście talię polską, która jest pozłacana. Wielkie karty, ogromne. Dzisiaj wyciągnę trzy karty i zobaczymy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, czyli najważniejsze tematy, co było, co jest i co będzie. Skupmy się. Ja oczywiście dziękuję, że jesteście na moim kanale, że odwiedzacie mój kanał, że coraz Was więcej. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, komentowania i do wróżby indywidualnej, osobistej. Napiszcie do mnie e-maila, a ja odpiszę Wam od razu i okres oczekiwania jest 1, 2 lub maksymalnie 3 dni. Zapraszam na wróżby indywidualne. Teraz wyciągnę 3 karty, kochani, i zobaczymy, co było. Jest i co będzie. Dwie mi się pokazały, więc w przełożeniu mamy już trzy buławy, czyli podjęcie jakiejś decyzji i zrobienie kroku po prostu w przyszłość, w nowe, tak? Nowe horyzonty, nowe projekty, chociażby ryzykowne, tak? Ale pomimo to patrzymy już w przyszłość, chcemy zrobić już krok, ale się jeszcze boimy, że spadniemy tutaj. Natomiast chcemy już zacząć coś nowego, tak jakby decyzja została już podjęta, tylko należy zrobić krok, którego się jeszcze obawiacie i boicie. Także jeszcze się wstrzymujecie, jeszcze jesteście pasywni, jeszcze się przyglądacie, obmyślacie, analizujecie, ale niebawem zrobicie ten właśnie tutaj krok. Co było? Rycerz mieczy, czyli walka o coś, jakieś cele, przemyślanie, bo żywioł powietrza, czyli tutaj jakieś myślenie w głowie, obmyślanie planów i też dążenie do tych celów, tak, które żeście sobie założyli, czyli coś nowego, tutaj walczyliście o coś nowego, no chociażby nowa relacja, nowa praca, przeprowadzka, jakiś ruch, tak? I teraz zobaczymy, co jest w tej chwili ważne. As monet, wow, jakaś szansa, kochani, na... No, rzeczywiście, jeśli o coś walczyliście, to jest szansa tutaj rzeczywiście, że dostaniecie tą nową pracę lub nową relację, na przykład jakąś stabilną lub jakiś nowy początek. Tutaj mamy... monety As mówi o nowych planach, które będziecie realizować. Będziecie musieli podjąć oczywiście jakieś działania, by tutaj ten plan się też stabilnie rozwinął i mógł zrealizować. Ale As mówi o nowych początkach i o szansie na nowe oraz właśnie o nowych tutaj planach. Oczywiście tutaj moneta mówi o jakichś stabilnych tutaj zamiarach. Co będzie? Co będzie? Rycerz buław. Wow, mamy dwóch rycerzy. W przeszłości rycerz mieczy i teraz rycerz buław. Kochani, więc rycerz buław. Już Wam teraz powiem, jaka jest różnica między tymi dwoma rycerzami. Ten rycerz w przeszłości to była głowa. Myślenie głową, planowanie wszystkiego, obmyślanie, analizowanie. A rycerz buław to działanie, działanie, podążanie do celów, odważne podążanie do założonych sobie właśnie tej zadań celów, realizowanie, realizacja tych celów, bojowe, odważne, po prostu szybkie, ogniste działanie, pomimo jakiegoś ryzyka, ale tutaj chęć do zmian, tak, i kreatywne, odważne działanie, kochani, i wiara w to, że się uda, tak? Rycerz buław jest to rycerz kreatywny, odważny i właśnie jest to rycerz, który tutaj znamionuje działanie przede wszystkim, akcje, dążenie do
właśnie realizacji wszystkich przemyślanych sobie założonych celów. Kochani, wspaniałe karty, czyli obmyślanie planów było w przeszłości, teraz jest szansa, że coś się nowego właśnie tu przed Wami otwiera i działanie, realizacja, odważne, wspaniałe, pełne pozytywnego myślenia, działanie i zaryzykowanie. Jeszcze tutaj mamy właśnie pójście w to ryzyko, tak? Nie boimy się, że tu spadniemy, tylko zrobienie tego kroku i zaczniecie działać już niedługo. Także zachęcam tutaj do działania. Wspaniałe, cudowne, naprawdę przepiękne karty. Do usłyszenia, kochani. Życzę Wam realizacji Waszych planów w najbliższym czasie i odwiedzajcie mój kanał. Do usłyszenia już wkrótce.